będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w pierwszą sobotę października miesiąca poświęconego modlitwie różańcowej. To pierwszy dzień tego wyjątkowego miesiąca, a więc wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji, ale również patronką podwórkowych kół różańcowych dzieci, więc dla naszej wspólnoty jest to dzień szczególny i wyjątkowy. A jak zawsze pierwsza sobota miesiąca kieruje nasze serca w stronę Matki Najświętszej. Chcemy wynagradzać jej niepokalanemu sercu za wszystkie grzechy i zniewagi. Mam nadzieję, że każdy z was wypełnił dziś warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Pragniemy również podczas tej audycji wspólnie rozważyć jedną z tajemnic Różańca Świętego, aby wypełnić jeden z warunków nabożeństwa. Pragniemy wynagradzać, przepraszać za wszystkie grzechy, zniewagi, bluźnierstwa i chcemy ponowić nasze oddanie niepokalanemu sercu Maryi, w którym jest ratunek dla świata, ratunek dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Dlatego zapraszam teraz do wspólnej modlitwy i rozważania. Modlitwa na pierwszą sobotę czwartego miesiąca nabożeństwa. O niepokalane serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji, Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Bóg ukoronował Maryję, stała się Królową wszelkiego stworzenia, Królową Nieba i Ziemi, ponieważ jest Matką Króla całego Wszechświata, Jezusa. Ale Bóg w ten sposób wywyższył ją za jej pokorę, za to, że nigdy nie wynosiła się ponad innych z powodu tego wielkiego zaszczytu i wyróżnienia, ale przez całe swoje życie na ziemi pozostała pokorną służebnicą pańską, zasłuchaną w Boże Słowo, otwartą na Boże działanie, na to, co Bóg dla niej przygotował i przeznaczył. Odpowiadającą z miłością, całym sercem, tak, fiat, w każdym momencie, nawet najtrudniejszym. Maryja jest więc nie tylko matką każdego z nas, ale równocześnie królową, a więc my jesteśmy jej dziećmi, ale równocześnie poddanymi. I to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy służyć naszej królowej Maryi, bo jej królestwo, jej królowanie jest zupełnie inne od tego, które znamy tutaj na ziemi, od
ziemskiego panowania, królowania. Znając historię wielu królów, którzy chcieli mieć władzę, żeby panować nad ludźmi, nie zawsze dobrze ich traktowali, podbijali nowe tereny, chcieli być sławni, znani na całym świecie. A królowanie Maryi to przede wszystkim miłość i służba, bo Maryja nadal zostaje pokorną służebnicą pańską. Ona nie chce własnej chwały, ale wszelką chwałę oddaje Bogu i ku Niemu kieruje nasze serca. Ona chce, żeby On był najważniejszy w naszym życiu, żeby Jemu wszystko było poddane, podporządkowane. Dlatego z wielką matczyną miłością, jako nasza królowa, wzywa nas i daje swoje polecenie, abyśmy słuchali słów jej syna, abyśmy byli jemu posłuszni, abyśmy odmawiali codziennie różaniec. Ona, jako królowa różańca świętego, daje nam do rąk tę modlitwę jako ratunek, jako broń przeciwko atakom zła. Dlatego u progu tego różańcowego miesiąca października pragniemy Tobie, Maryjo, Królowo Różańca Świętego, Królowo Nieba i Ziemi, oddać nasze serca i całe nasze życie. Tobie się zawierzyć i odpowiedzieć z wiarą i miłością na Twoje wezwanie, na Twoje polecenie. Chcemy być Twoim wojskiem, Twoimi rycerzami, którzy z różańcem w ręku będą walczyć przeciwko złu. Oddajmy się teraz niepokalanemu sercu Maryi. Najświętsza Maryjo Panno, Twemu niepokalanemu sercu powierzamy całe nasze życie. Tobie, najdroższa Matko, oddajemy całych siebie, nasze rodziny i całą wspólnotę podwórkowych kół różańcowych dzieci. Spraw, abyśmy pod płaszczem Twojej opieki wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Dopomóż nam przezwyciężać każdy grzech i każde zło. Pragniemy wypełniać wiernie Twoje wezwanie do modlitwy różańcowej i pomagać Twojemu niepokalanemu sercu w ratowaniu świata i każdego człowieka. Prowadź nas, Matko, do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla, abyśmy ukochali Go ponad wszystko. Amen. Tak jak wspominałam na początku, dzisiaj czcimy świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Także jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci szczególnie modlimy się dzisiaj przez jej wstawiennictwo, przypominając sobie również jej życie, aby ona stawała się dla nas wzorem, byśmy naśladowali ją, aby po jej śladach kroczyć do nieba i wzrastać w świętości. Tereska miała zaledwie 4 lata, kiedy zmarła jej mama.
A więc postanowiła, że od tego momentu jej mamo będzie Matka Najświętsza. I Maryja opiekowała się nią. Również uzdrowiła z ciężkiej choroby, którą właśnie przeżywała jako mała dziewczynka. Tereska miała bardzo wrażliwe serce, pełne miłości do Pana Boga i każdego człowieka. Była oddana Jezusowi i mając 15 lat zapragnęła wstąpić do zakonu, bardzo surowego, do Karmelu, ale była wtedy jeszcze za młoda. Choć jej pragnienie było tak ogromne, pojechała najpierw do księdza biskupa, a później do Rzymu, do Ojca Świętego, żeby prosić o pozwolenie, żeby w wieku 15 lat mogła wstąpić do Karmelu. I pragnienie jej serca spełniło się. Była najszczęśliwsza, kiedy mogła całe swoje życie oddać Jezusowi. Wiele cierpiała, ponieważ zachorowała na gruźlicę, ale wszystkie swoje cierpienia, swój ból, chorobę, ale także inne sytuacje, jakieś trudności ze strony pozostałych sióstr, ofiarowała Panu Jezusowi z wielką miłością. Nie skarżyła się. Zawsze była pogodna i uśmiechnięta, bo wszystko chciała robić z największej miłości, nawet najmniejszą, najdrobniejszą czynność. I to ona obrała jako drogę do nieba drogę najmniejszą, bycia zawsze dzieckiem, małym dzieckiem, całkowicie zależnym od Pana Boga, by pozwolić Jemu się prowadzić, aby to On kierował nią, kształtował jej serce. Dlatego właśnie i my chcemy kroczyć tą małą drogą do doskonałości, jaką wybrała Święta Teresa. Uczmy się od niej, aby wszystko czynić z największą miłością, aby wszystkie nasze radości, ale również smutki ofiarować Panu Jezusowi i nigdy się nie skarżyć, nie narzekać, bo On przyjmuje wszystkie nasze ofiary, nasze wyrzeczenia i obdarza nas potrzebnymi łaskami. Teresa dobrze o tym wiedziała. Dlatego niech wyprasza każdemu z nas potrzebne łaski. Niech wstawia się za nami. Powierzajmy jej całą wspólnotę podwórkowych kół różańcowych dzieci, abyśmy za jej przykładem coraz bardziej kochali Matkę Bożą i modlitwę różańcową. Święta Teresa jest patronką misji, a my w naszej wspólnocie modlimy się za misję. Dlatego również powierzamy jej wszystkich misjonarzy, misjonarki, całe dzieło misyjne Kościoła, aby rozszerzało się. I chcemy wspierać właśnie misję naszą codzienną modlitwą różańcową. Cieszymy się, że mamy wśród nas taki widoczny znak wstawiennictwa świętej Teresy, którym są jej relikwie. Wiemy, że ona jest z nami, że nas prowadzi, że wyprasza potrzebne łaski. Dlatego pamiętajmy codziennie
o tym, by modlić się przez jej wstawiennictwo. Niech stanie się naszą duchową przyjaciółką, która będzie nam pomagała iść drogą do nieba. Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie zaprosić na regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci, które odbędzie się już jutro w Krzeszowie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Niech nikogo z Was nie zabraknie, Matka Boża czeka na każdego. Z nią chcemy rozpocząć miesiąc modlitwy różańcowej, prosząc o wszelkie potrzebne łaski, o to, byśmy zawsze wytrwale modlili się na różańcu i mieli odwagę, by szerzyć tę modlitwę. Dlatego do zobaczenia jutro w Krzeszowie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w następną sobotę. Z Panem Bogiem!